jeżeli coś jest. Prawdopodobnie karpik. No co mnie tak będzie teraz targał? Co mnie tak będzie targał teraz? Drodzy widzowie, tam mam klip, więc muszę rybę trzymać. No ale mnie będzie targał. Ale mnie będzie targał. Nie, musimy iść za nim, bo nie ściągnąłem z klipa, a mam plecionkę. Więc trochę mnie potarga. Miejmy nadzieję, że go wyjmiemy. Trochę mnie potarga. No widzicie, ponad 50 metrów. Jeszcze nie jest gotowy, żeby w krzary jakieś nie weszedł, bo tutaj jest potopionych dużo. Jeszcze nie jest gotowy. Jeszcze nie jest gotowy. Zaraz będzie klip. Jeszcze przejdziemy kawałek z nim. Ale mnie potargał. Nie wiem, czy baterii starczy, drodzy Państwo. No ale trudno, ja już po baterii nie jedę, wracał się. Rybę zobaczycie wyholowaną, jak mi się uda. Ale nie wiem, czy baterii mi starczy.
jeszcze przejdziemy. Ale mnie wytargał. Ale musi być duży. Na pewno powyżej 5 kilo. Daje łeb uciąć. Tylko żeby nikt mi nic tam nie rąbnął. Się nagrywa. Jeszcze muszę z nim iść. Plecionka jest i mały haczyk. Dwunastka. Dwunastka. I plecionka. 10 LBS-ów. On już się zmęczył. On już się zmęczył. A no tak, już dał sobie spokój, jak na razie. Zobaczcie, jak daleko odeszłem z nim. Jeszcze, jeszcze. Nie ma co się spieszyć. Wiecie, mały hak. Bo jakby był duży hak, karpiowy, czwórka, szóstka, to bez problemu. A to jest dwunastka. Muszę go trzymać. Teraz w drugą stronę idzie. W drugą stronę. Tak, żeby chociaż zobaczyć co. Ryba silna. Nie mogę go zatrzymać. Muszę go tak trzymać. Nie mogę go zatrzymać, naprawdę. Tylko patrzę, czy do klipu nie idzie. Bo zerwie, bo z klipu nie ściągnąłem. Przekręcimy. Muszę pilnować klipu i żeby w dziurę nie wpaść. Stanął.
Zobaczcie. Pomału do klipa. Cały czas go trzymam. Nie mogę go podnieść. Teraz może parę metrów go podciągnę. Idzie pomału. Patrzcie, jeszcze jak skończyła mi się bateria, 10 minut go holuję. No i z powrotem włączyłem tą słabą baterię, jeszcze z minutę może nagra. Ale już go holuję koło 25 minut i jeszcze nie daje. 25 minut holu. I jeszcze A więc tego kija, żeby nie było. Dobrze, kolega mi pomógł, bo pół godziny zmieniłem sobie szybko baterię, bo zauważyliście Państwo, 100 metrów odbił w tamtą stronę, teraz wraca w tą. Tylko jest tak, że nie mogę go podnieść. Może być i sum, wiesz? Pół godziny holu i nie poddaje się. 10 LBS-ów przy pont cienki. Tam jest, bo to jest na sufiksa i haczyk 12. A ryba dosłownie, zobaczcie, odkąd nagrywałem, skończyła się kamera i ponad 15 minut później nagrywałem. Bez kamery i teraz dalej. Pół godziny ponad. Nie wiem, czy wejdzie w to, bo czwórkę już dzisiaj złowiłem i czwórka ledwie weszła. 4 kilo ledwie weszedł w to. Większego nie masz podbieraka? Mógłbyś, kolego, poproszę cię wziąć tą wędkę. Dobrze, że tam branie miałem i spadła. Nie muszę to chociaż zobaczyć, wiesz? No połóż ją na bok gdzieś. Bo ona... Połóż ją na bok, bo ona nie... Bo dwa brania miałem, nie przerzuciłem. A wiesz, zależy mi to zobaczyć chociaż. Pomożesz mi podebrać? Spróbuję ją wyciągnąć. Żeby chociaż tylko zobaczyć, wiesz? Bo ja nie wiem, bo tu sum jest. A widzisz co jest grane. Nie popuszczę. Plecionkę mam główną. Może być sum. Dobrze, że kolega był obok. Tak to baterię sobie zmieniłem. Drodzy Państwo, i zobaczcie. Idziemy, znów go targamy. Nie musimy wymęczyć to. Ale on takie numery przy brzegu odbija. Takie nawroty tego, że haczyk może wypluć. Nie wiem jak się zapiął. Ale kawał ryby będzie. Naprawdę. Kawał. Albo duży karp, ponad dychę może być. A wiesz, ja na siłę nie mam haków dużych, bo jakbym miał dwójki, czwórkę, to bym na siłę, wiesz. Ale dwunastka. A nie chcę mu przerwać. A wymęczę go i go podciągnę, bo już go podciągnąłem dwa razy pod brzeg, nie widziałem. Zrobił jakiś odwrót, zakotłował się i znów wyrywał. Dokręcić też nie mogę, bo 10 LB na przyponie pójdzie, bo tam jest sufiksa taka delikatna plecioneczka, taka pływająca. I 12 haczyk. Tak, no mówię ci, zobacz, byłem tam jak ten od wiatru. Żeby tylko zobaczyć, wiesz, może być i sum. No ale stawiam na karpia, bo bił. Tylko dużego karpia. On się zmęczy, bo już tyle go... Ósemkę jak na mój czycholowałem, to 45 minut. I dopiero by się pokazał. Wyjęłem pełnouskiego. Ale ten mi dał w kość, naprawdę. No ale poczekaj, on idzie do brzegu, a później odbija i znów wyrywa. No właśnie o to chodzi. To weźmiemy. Nie muszę w tą co on stronę iść.
prowadzić go. Tu widzę jakieś drzewo. Muszę go trochę... No jest nieźle. No pół godziny ponad, wiesz, to wiesz, już trochę jest padnięty. Żeby zobaczyć tylko co. Tak mówisz? No ale przeciągać go w drugą stronę niż on chce płynąć? No chodź tu, na tą stronę. Ale on nie chce w tą stronę iść. Trudno, nie muszę zaryzykować. Muszę go podbierać tam, gdzie on mnie prowadzi. Tylko zobaczyć. Czy sum, czy karp. Jeszcze. Nie mogę go zatrzymać. A wiesz, boję się, bo z klipu nie ściągnąłem. Albo sum, nie wiem co. Pół godziny już go męczę. Nie, ja są, ko 15. No ale nie na 16, na 14 haku. No weź, nie przesadzaj. No. Przecież to jest feder, a nie karpiówka. Chodź Majka, to zobaczymy chwilę. To chodź zobaczyć, jak to jest. Najpierw ją trzeba wyholować, żeby dopiero zobaczyć. A coś... Pół godziny już go... Ja już stamtąd go biorę. Może być sum. Ja nie wiem co, bo nie widziałem. Nie będę gdybał, tylko chcę wyholować tą rybę, ale nie chcę się zatrzymać. Nie mogę szarżować, bo to jest mały haczyk i cienka plecioneczka na końcu. Jakbym miał zestaw karpiowy, to ja już bym dawno to wyholował. Ale to nie chcę zatrzymać się. Ja nie wiem, czy sum. Stawiam, że karp chyba. Ponad dychę. Z 15 może. No. Jeszcze w twoje zestawy pójdzie. Tak? Dobra, 40 minut już go holuję. Muszę wymęczyć, chociaż żeby zobaczyć co. Bo on już tak mnie pociągnął, ja byłem tam jak ten wiatrak. I teraz idę z powrotem z nim tu. Może wiem, może to nie jest karp. Jest cienki zestaw, to może być karp. No ale czwórkę dzisiaj wyciągnęto w 5 minut, nie? A nie 40. Idziemy tam. No 40 minut go holuję. O co go podciągnę, to później odbija. Trzymam go, to on musi się zmęczyć w końcu. To ja już się tego prędzej męczę. O, no jak go zatrzymać? Nie dokręcę, bo szczeli przypon. Tylko poszedł trochę w drugą stronę, to było fajnie. Na 40 minut, fajnie. Ściągnięty masz, jakby co? Weźmiemy go, uspokoimy trochę niżej. No, no, no. No ale muszę pilnować klipu, bo z klipu nie ściągnąłem. Zerwij mi. No może być sum duży. Może być.
Dobra, trochę poddał się, pompujemy. Z takimi rybami to na cienkim zestawie nie ma co szarżować. Gówna chyba 20. To gówną to się nie przejmuje. Tamtą na przyponie 10-centymetrowym i 12 haczyk. Wiesz, tak jakby kobiecie, wiesz, kolczyka przez ucho pociągnął. To tak może przerwać, wiesz? Bo jest mały haczyk, naprawdę mały haczyk. 12 tych. Przetnie, tak. Nie, to wydaje mi się, że to musi być. Nie wiem, może karm, może, ale to raczej jest chyba sumo, za wolno. Za wolno, nie? A, to nie, tak, 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 tak. Nie mam pojęcia, ale tak mi się wydaje. Co obstawiacie? Ja. Amur na pewno nie. Nie, nie. Duży karb albo sum. Ja suma obstawiam. Po tym jak spokojnie idzie, to raczej sum. Nie? Też mi się tak wydaje. Karby to chyba szale. Chociaż pół na pół. A mi się wydaje, że to sum. Za... Ja też tak bardziej jestem za sumem, za sumem, ale nie. Okaże się. Nie muszę go wymęczyć, nie mogę go na siłę. Naprawdę nad godzinę, dwie, ale ja muszę tak, w ten sposób. Trzeba chociaż zobaczyć. Tak. Ja w inny sposób nie mogę wziąć i do klipa muszę pilnować. On cały czas idzie. A ja mam na klipie tutaj, wiesz. To niedobrze. No niedobrze i dla to pilnuję. Muszę trochę go podciągnąć. Trochę. No, ta. No i będzie klip. No będzie spoza połowy. Dlatego obstawiam, że to jest sum. Może być. No. I zaraz będzie klip. Nie da się jeszcze o ząbek przykręcić, ale co? No ząbek. Za którą się nie męczy, nie? Nie wiem. Ale ja nie chcę za bardzo go, tego, bo mi szczeli tam. Dobra, to jak tam? Nie chcę za bardzo, bo to jest bardzo. Ja bym nie znam, bo sądzę, na którym klipie będzie po wszystkim. Jest klip, ale teraz już... Trochę go pociągnę. Już jest bardzo daleko, on jest grubo za połową. On to cały czas tak idzie. On jest cały czas daleko. Nie mogę bardziej dokręcić, naprawdę panowie, bo to zobaczcie jaki jest wygięty. No to już nie jest popuszczony, to już hamulec jest tak ustawiony, że powinno być. Dobrze. Nie mogę podnieść, nie. Klip. Klip. Poszło, dobrze. Ryba spadła. Spadła? Spadła, z klipa raczej. Z klipa ściągnąłem, ryba spadła. Z podajnikiem wszystkim poszło, zerwało się. No przykra, no to trudno, nie? Poszedł cały zestaw, na to mówiłem ci, że nie mogę przykręcić, a klipa miałem. No i wziąłem, zanim z klipa ściągnąłem, to przypon poszedł cienki. No sum musiał być i 40 minut holu. 40 minut holowałem. No i z klipa teraz ściągnąłem i szczelił z przypon. No szkoda, trudno, no co zrobić. Tak, ale tak to było. Więc drodzy widzowie, widzicie, tak to bywa, czyli taki koło 20 kilo, tutaj są takie 20 kilo karpy, musiał być bardzo duży karp, 20 kilo albo duży sum, bo tu duże sumy są podobnież, ale tego już nie wiem, nie widziałem, dwa razy się zakotłowało tam gdzieś daleko przy molo, ale nie widziałem ryby, widziałem tylko, że się zakotłowało, no ale zatrzymać się nie dało, co pociągnąłem bliżej brzegu, to odchodziło. I to, co najgorzej się obawiałem, czyli jak dojdzie do klipa, to czy zdążę ściągnąć z klipa. Akurat w złym momencie doszło do klipa, ryba była na odjeździe, kabąk się jeszcze zamknął, żyłka na klipie i przypon szczelił 10 lbs-ów sufiksa, czyli to, co się obawiałem. W innym razie ja bym wymordowałbym tą rybę. Raczej na zasadzie takiej, żebym ją wymęczył z godzinę, dwie i bym ją prawdopodobnie wyholował, bo dobrze była zapięta. Widzieliście sami, jak mnie wytargała w to i z powrotem. Ponad 40 minut. No i w końcu wygrała ze mną. No trudno się mówi, żyje się dalej, ale adrenalina, emocje były.
i poważna ryba, która spadła, ale zerwała zestaw, ale ze względu na to, że tak mówiłem, był klip, nie zdążyłem w złym momencie. Jakby stała do klipa i stała, to bym ściągnął, ona była w natarciu. Dobrze, nie ma co gdybać, wędkujemy dalej i próbujemy coś jeszcze fajnego złowić. Oby, oby jest pyta.